Ślady tego, co mogło doprowadzić do tragedii, ciągle są tu widoczne. Operator po prostu zauważył dwie osoby leżące na chodniku i natychmiast zgłosił tą interwencję na policję. Była pierwsza w nocy, dwie osoby leżały przed wejściem do zabytkowego parku w centrum Poznania. Kiedy policjanci przyjechali na to miejsce, stwierdzili, że jeden z tych mężczyzn oddalił się z tego miejsca, natomiast drugi nie żyje. Operator monitoringu wskazał też miejsce kryjówki drugiego mężczyzny. Gdy wytrzeźwieje, może usłyszeć zarzut zabójstwa. Informację pierwszy podał portal ePoznań. W tej chwili różni ludzie różnie się zachowują, więc dla bezpieczeństwa tych normalnych ludzi monitoring powinien być. Ta opinia różni się od tych sprzed 24 lat. Tyle mija od zamontowania pierwszego polskiego monitoringu. A czy to nie będzie skarg, że to jest takie podglądanie? Słyszał Maciej Szuba, pomysłodawca poznańskiego monitoringu. Każdy, jeżeli chce się czuć bezpiecznie, musi choć trochę zrezygnować z tej swojej wielkiej intymności, szczególnie na ulicy. Dyskusja dotyczyła trzech kamer. Dziś tylko w Poznaniu jest ich 1000. Operator monitoringu zaczyna dzień tak. Otrzymują od policji rysopisy osób, które są poszukiwane. W zeszłym roku doprowadzili do tego, że zostało ujętych 13 osób. Rocznie w skali kraju to ponad 100 tysięcy interwencji. To dzisiejsza z Łodzi. Funkcjonariusz swoim prywatnym samochodem zajechał drogę uciekinierowi. To ten moment zarejestrowany kamerą w aucie policjanta, a to ujęcie z kamery miejskiej. Obezwładnił napastnika, powalił go na chodnik, a także przejął reklamówkę, w której, jak się okazało, było kilkaset tysięcy złotych. Miasta szykują się do następnej rewolucji kamer, które same będą analizować, co widzą. Będzie rozpoznawać po prostu zdarzenia, zachowania ludzi typu napad, rabunek. Monitoring ma też przeciwników. Jesteśmy przeciwni takiemu monitorowaniu, dlatego że odwołujemy się raczej do kultury bycia obywateli i wszystkich uczestników życia społecznego, żeby korzystać, ale nie być, że tak powiem, inwigilowanym. Kultury w parku w Odolanowie niestety zabrakło. 13 ławek nagle znika. Tym jesteśmy i zaskoczeni, i rozczarowani. Gdyby był monitoring, burmistrz nie musiałby pewnie obiecywać 2000 nagrody za wskazanie złodzieja. Stanisław Wryk, Wydarzenia, Poznań.